pasa, że tak powiem, na dzień dobry z kawczanem i kilka spraw organizacyjnych, że tak powiem, zanim rozpoczniemy pierdolamento. Mianowicie, otwarte okno, oczywiście wiatrek sobie wiewa, wszystko pięknie, ładnie i oczywiście 1 200 000 dźwięków, tak, samochody, rowery i cała reszta, tu wszystko, więc będą nam towarzyszyły te nieprzyjemne dźwięki. No ale Janusz, okna potwierane, no wietrzyć się trzeba. Ja uwielbiam, więc napijmy się. Napijmy się kawczana. Powiem wam tak, mamy godzinę 9:16. Ja jeszcze w negliżu. Znaczy wstałem dużo, dużo wcześniej. Już bardzo wcześniej. Ale no jakoś tak się nie mogę na nic tutaj, że tak powiem, zlec. Ani ogarnąć, ani nic. Dzisiaj mam taki dzień troszeczkę, jak to się mówi brzydko, rozdupczony. Ponieważ no, mam do załatwienia kilka spraw w Warszawie i no, muszę tam jechać. Także mam wolne i nie mam wolnego. No tak to wygląda. Dzisiaj 5.5. Co my mamy? No, oczywiście ta moja lista to do, co mam dzisiaj zrobić, to jest strasznie długa, więc mi się to nie podoba. No, na razie pomijam tutaj te okoliczności. Natomiast dzisiaj mamy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Miło. A motto mamy takie. Poza tym, czy tego chcemy, czy nie, zawsze na coś czekamy. No ja też. Na pensję. Czekam na forsę. Czekam na forsę i tak to wam powiem. Kawę popijam. Jeszcze śniadania nie jadłem. Ukąsiłem sobie tam 2 rureczki słodkie. Takie z nadzieniem. Nie naszło. To sobie ukąsiłem, no. A jakoś tak głodu, to na razie takiego na coś treściwego to nie mam. Nic mi się nie chce zjeść. I tak się kręcę po chałupie. Coś bym zaczął robić. Jakieś odkurzanie, nieodkurzanie. Ale cały czas z tyłu głowy mam, że muszę ten zegarek kontrolować, bo trzeba za niedługo będzie wychodzić. Pogoda jest taka, że nie wiem w co się ubrać. Aktualnie mi pokazuje 19 stopni, ale fantastycznie to nie jest przez ten wiatr. Poza tym ciemno jest, znaczy w sensie słońca nie ma, więc słabo. Mam moje zamówienie, które wczoraj odebrałem. Jest już rozebrane, że tak powiem. Tu chodzi o te moje perfumy z Zary. Zmienili kształt butelek, też bardzo ładne. Tamte też były w sumie eleganckie, więc nie wiem po co tutaj. Ale dobra, no powiedzmy, że musieli sobie zmienić, to zmienili. I one są teraz takie, nie? Światło się odbija. To jest Lizbona i Seul. Ja je kupuję w dwupaku. Oczywiście jak się otworzyło okienko w paczkomacie, to doznałem małego szoku, bo paczka była tak zgnieciona, że jak już po nią sięgałem, to miałem wizję, że jak podniosę, to pewnie będzie mokro. Już kiedyś wymieniała mi Zara perfumy, bo przyjechały stłuczone. Dobrze, nie podszedłem do paczkomatu, już czułem zapach tych perfum, bo przecież ja je używam od X lat i wiedziałem, że coś jest nie tak. No, po prostu wtedy to była bajka. Więc otwieram paczkomat, tam mokro, no stłuczone było. A wczoraj oczywiście co? Karton cały zgnieciony. Otwieram karton ochronny. One były zapakowane w takim białym kartoniku. Zawsze zresztą są w takim białym kartoniku. Ten karton był otwarty. Jedna butelka była poza kartonem, więc latała po tamtym drugim kartonie. I taki wiecie, jeden wielki majdan się zrobił, nie? Także to mi się mega nie podoba. Cóż mogę powiedzieć? No, kto mnie ogląda, to dobrze wie. Lizbona. Dla mnie to jest taki zapach bardziej poważny, taki bardziej typowo koszulowy, garnitur, elegancja, szyk, wiecie, te sprawy, nie? Wiadomo o co chodzi. No. Ja go tak odbieram, może ktoś mieć inne wrażenie. A Seul to jest tak bardziej luzacko, do bluzy, do dresów, do na przykład jeansów i koszuli, bo to też jest tak bardziej na luzie, w rozpiętej bluzie, nie? Niby elegancko, ale na razie gdzieś tam, zarazem gdzieś tam na luzie, nie? No, tak mi się kojarzy. No, piękny jest. Ostatnio nie mam weny na poszukiwanie nowych zapachów. Zresztą ja zdecydowanie lubię te same zapachy, więc tutaj się nic nie zmienia. To, co ja będę zmieniał na siłę, tak? Będę poszukiwał. Bardzo ubolewam, bo podoba mi się zapach Sport Metal. Się to nazywa z strony joedyma.com. Jakoś tak. Tylko, że tam setka teraz kosztuje już ponad stówę. Ponad stówę. No tak się zrobiło drogo, że tak powiem. A tutaj do stówy
Mam dwa fajne zapachy, które trzymają mega długo. Są nowoczesne, pięknie pachną. Co ja tutaj będę poszukiwał, więc... Więc mi się te podobają. No, kawę popijam w moim luksusowym kubku. I tak mówię, siedzę i zastanawiam się nad sensem życia. Bo nic mi się nie chce. Normalnie nic mi się nie chce. A nawet jak mi się wziął za robotę, to mówię, to będzie takie ze stresem. Ze stresem, że czas, czas, czas. Ale nic, powiem tak, kończę, bo nie mam weny dzisiaj, ale mówię, trzeba się odezwać, czas najwyższy. Jest fajna promka w Biedronce, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało zajechać, bo nie wiem, kiedy wrócę. Na pewno późno wrócę. 1+1 na szampony i tak dalej. No i tam już moja kuzynka dzisiaj była, brała. Ona też używa L'Oreala, też lubi. Ale ja, czy będę jechał, brał, to chciałbym mieć takie potrzeby. No to byłby zapas na dłuższy czas, tak, tego szamponu. Ale z drugiej strony te szampony co chwilę są na jakiejś promocji. Zresztą mam do wypróbowania i chcę wypróbować ten z firmy Cień, ten z Lidla. Obiecałem, że wypróbuję i sprawdzę. Więc czekam, aż mi się L'Oreal skończy i przejdę sukcesywnie na tamten. Będę wiedział, czy warty za te 4 z kawałkiem, czy nie warty. Wiadomka. Dobra. Zbieram mandżur. Idę się jeszcze pokręcę po chałupie. Potem już niestety będę wypatrywał godziny wyjścia. No i gdzieś tam w międzyczasie postaram się odzywać. Dobrze, finito. Janusz gotowy do wyjścia. Prawie gotowy. Jeszcze tylko się dobrze wyperfumować standardowo. Zapach musi być. Więc leci koszula. Rzadko w niej chodzę, więc mówię, a dzisiaj ubiorę, czemu nie. Spodnie, butki i tyle. Tam nawet delikatnie słońce wyszło, tak? Bym powiedział, jest i nie ma. No jak w tej piosence, jesteś, ale cię nie ma. No właśnie, także o. Właśnie Janusz się musi nauczyć stać dobrze przy lustrze, żeby było wszystko ładnie widać. Rzadko tak robię, więc słabo widać. Dobra, więc ja zbieram mandżur, lecę na PKP, bo dzisiaj jadę też pociągiem, bo mi będzie po prostu wygodniej. Na pewno mniej korków i mniej parkometrów. To jest duży plus tego wszystkiego, także ja startuję, będę się odzywać. Myślę, że może gdzieś w międzyczasie, nie wiem, gdzieś w trasie, na trasie. Sam nie wiem. Leci z zepsutymi włosami. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Taki wiatr jest, że głowa mała. Popsuło mnie włosy. No trudno, życie. Co prawda jeszcze muszę wejść w jedno miejsce, w którym muszę być reprezentacyjne. Jakoś mi to nie za bardzo wyjdzie. Życie. Dobra, do potem. Siemano, po kilku ładnych godzinach. Tak. No niestety, tak jak mówiłem, wrócę późno i wróciłem późno.
wszystko się przesunęło. Szczerze powiem, że być może byłbym wcześniej, ale oczywiście jakiś fatum tutaj nade mną wisi. Za każdym razem, jak jechałem pociągiem, coś się działo. Jak nie popsuli gdzieś skład pociągu, który miał jechać tą trasą, podmienili nam na inny, dali krótszy, więc ludzie się nie mieścili, konduktor ich dopychał. No też tak było zimno, nie? Jak tam jeździłem za pierwszym razem. Następnym razem, jak jechałem, to w którymś tam składzie drzwi się nie zamykały. Konduktor chodził, zamykał ręcznie. Potem w kolejnym składzie się nie zamykały. Znowu takie stanie, dłuższe jazda, wiecie. Dzisiaj to nawet gdybym wyjechał tym wcześniejszym pociągiem, który stricte sobie wcześniej planowałem, to i tak bym stał. I tak bym stał. Ponieważ na stacji, praktycznie już pod samym końcem, to praktycznie była stacja przed i następna stacja moja, po środku pierwszy wyskoczył pod ten i awarot, wydarzenie było. No stało się. Więc gdzieś tam dojeżdżaliśmy do tych stacji, no i już komunikat w pociągu szedł, że właśnie między tymi dwoma stacjami będziemy mieli postój w celu ewakuacji, w celu ewakuacji pasażerów no z tamtego pociągu, tak? Z tamtego pociągu, którym stricte ja też powinienem jechać, bo gdybym wyjechał wcześniej, to właśnie tamtym pociągiem bym jechał. Więc i tak bym był opóźniony, i tak bym był opóźniony, czy bym jechał tamtym, czy jechałem właśnie tym drugim. No taka robota, taka robota. No i dojeżdżamy, tak, no wiecie, no to, co było widać, to było widać. No i tak popatrzyłem sobie, z racji, że mnie takie rzeczy nie ruszają, no to tam tyle, co ja sobie popatrzyłem, nie? No szkoda człowieka, nie powiem, zwłaszcza, że to 30 lat, czyli można powiedzieć jeszcze młodziak. No i właśnie, tam wiecie, trwały czynności wyjaśniające, ale to jeszcze nie wszystko związane z tym jednym zdarzeniem. Ja już tam pozatwiam sobie w tej Warszawie, w jednym miejscu byłem, potem pojechałem sobie do drugiego miejsca, tam szybko też w sumie załatwiłem sprawę. No i tak patrzę na godzinie, no mówię, już prawie to Janusz, to już zaraz do domu startujesz, to gitara, nie? Ja na stację, a na stacji informacja, że niektóre pociągi mają opóźnienie nawet po 90 minut. Ja mówię, co jest? I tak wiecie, no to co widziałem rano, to już w sumie zapomniałem. Mówię, no tak, jak dodali tam, że jest właśnie ruch wahadłowy, to już mi przyszło do głowy, że przecież tam stał pociąg. I wiecie, że jak ja teraz wracałem późno, bo to kilka ładnych godzin minęło, a ten chłopak nadal leży na torach. Bo jeszcze stricte żeśmy... poczekajcie chwilę, tylko szybko odpiszę, bo to ważna informacja. Ja muszę mieć to opisane, będę miał z głowy. Dobra, już. No i żeśmy wracali. No i tak właśnie, żeśmy mijali te stacje, na której ja wysiadałem, bo stricte teraz jechałem w ogóle z jeszcze innej stacji, więc tam ten. No i tak pociąg zaczął zwalniać przy tym zdarzeniu, gdzie wcześniej było. Ja mówię, kurczę, co jest, mijamy, patrzę, pociąg jeszcze stoi. Mówię, no nie wierzę, jeszcze tyle godzin czynności? Mówię, aż zobaczę. No i dojeżdżamy, ja patrzę przez okno, chłopak jak leżał, tak leży. Pełno tam policjantów, być może już też i prokurator, bo niektórzy byli po cywilnemu. No ale to długo, strasznie długo. Na tym gorącu trzymać, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Się nie znam. Także no nieszczęście, niestety przykre. Ale chociaż, robaczki moje, udało się jakieś zakupy poczynić. Bo mówię, no coś by się przydało. Jestem w ogóle mega, mega głodny, bo na mieście nic nie jadłem. Więc słuchajcie, szczerze przy kamerze, ja wam pokażę, po co wszedłem. Wszedłem po to. Po prostu jakiś obiad taki na zasadzie szybko, żeby był, to będzie już obiado, kolacja w sumie. Aby szybko odgrzać, mam ochotę się wykąpać, bo jak wiecie, byłem ubrany, znaczy spodnie jeszcze mam, te długie spodnie, do tego koszulę. Rano było zimno, ponuro, szaro, teraz piękne słońce. No po prostu tak gorąco było, że jeszcze miałem w ogóle między jednym autobusem, a tam gdzieś innym budynkiem, miałem takie, wiecie, rozchodne, więc prawie kilometr szedłem z buta. No to wiecie, człowiek idzie, tu już się ciepło robi, jeszcze siedzisz, stoisz na tym słońcu. No zresztą trochę wam starałem się nagrać nasz wspaniały Mokotów, to niektórzy go nazywają Mordorem.
żeby ci, co lubią oglądać Warszawę, żeby trochę sobie pooglądali. Bo wiem, że niektórzy z was po prostu lubią. Więc tak to wygląda. No i co? No i dalej mam jeszcze zakupy. To może pokażę z Rossmana, bo do Rossmana wszedłem tylko po aktywator skrętu. Dosłownie tylko to, bo mój już jest na wykończeniu takim, że tam już dzisiaj wyciskałem tak ostro, więc jutro rano będzie rozcięcie, bo tam zawsze sporo jest. Tam jest jeszcze zawsze sporo, więc będzie rozcięcie, ale już cały też musi w domu być, bo już wiecie, ja jak czuję, że jest tak mało, to panie, nie podoba mi się. Bardzo mi się nie podoba. Poczekajcie, oddzwonię szybko i zaraz powrócę, dobra? Bo takie pisanie to jest nie pisanie, dobra? Nie lubię tu się ten. To chwila i wracam. Dobra, sorry, jestem, już jestem. No i wracamy do tych zakupów. Wziąłem sobie 3 grahamki, no bo ostatnio te bułki to mi w sumie najlepiej, najchętniej wchodzą. Więc tak to wygląda, 3 grahamki. Bonitki. Muszą być. Także no, słodkie musi być. To ja wam powiem. Szyneczkę wziąłem, tę moją taką ulubioną, delikatesową. Ostatnio jakoś tak mam ochotę na kanapkę z szynką. Zazwyczaj leci jakiś tam serek, pomidor. No, nadal uwielbiam, ale już mi tak zaczyna być przesyt, więc trzeba sobie dać coś pysznego. Wiecie co, wziąłem na spróbowanie taką kolę zero z Biedronki. Napiłem się tak na szybko, ale wam powiem, że ogólnie bardzo dobra. Jest za mocny gaz. O kurczę. Ale pyszna, naprawdę. Jest dobra, znaczy mi smakuje. Bo ostatnio miałem ochotę na taką kolę. Znacie doktor Pepper czy coś takiego? Ja to tak jeszcze czasy gimnazjum, liceum, tam w sklepikach szkolnych często one były. No to też pyszna. I chyba muszę zobaczyć, czy są. Tak właśnie mi się przypomniało ostatnio, bo TikToka przeglądałem i były takie stare, wiecie, rzeczy z TikToka kiedyś, nie? Znaczy z szkół i z lat, bo w ogóle tych lat młodzieńczych moich. No i tak patrzę, mówię, doktor Pepper i napiłbym się, bo ja pamiętam, cały czas mam w głowie ten smak. To bekon. Bekon, bo nie było tych moich pizz trójkątnych, na które się skusiłem dzisiaj przez moją bogusię. Bo mi przysłała, że zajada. Więc mówię, kurczę, no narobiłam ochoty. No ale w mojej Biedronce nie było. Ta moja Biedronka to w ogóle rozebrać to, bo tu 3/4 rzeczy nie ma. Więc tak to wygląda. Dobra. I 2 zupy pieczarkowe. Cały ambaras. Całe moje zakupy. Nic więcej nie potrzebuję. Pomidorki jeszcze mam, bananka mam, ogórka mam. Także wiecie, świat i ludzie. Tu także no w Rossmanku mnie korciło, bo tam były jakieś promocje na różne rzeczy. Mówię, nie, no miałem nie kupować na zapas niepotrzebnie. Ale mój aktywator skrętu zapach piękny. Chociaż ten skręt już taki, wiecie, no dzisiaj tu już jest popsuty po wietrze. Cały dzień na dworze, więc... Czy cały? No tak nie cały, ale wiecie, no były na wietrze, więc... Więc tak wygląda to. Dziubaski, dziękuję wam za dziś. Będzie miło za łapeczkę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się.